inżyniera Bogdana Zawadę poznaliśmy przy budowie zapory wodnej na południu Polski. Zdarzył się tam śmiertelny wypadek. Zginął majster Krajewski. Majster nie lubił młodego inżyniera. Nie akceptował jego romansu ze swą córką Barbarą. Było to przedmiotem złośliwych plotek w miasteczku. Powstały podejrzenia, że sprawcą śmierci Krajewskiego jest Bogdan Zawada. W wyniku śledztwa prokurator ustalił jednak, iż przyczyną zgonu Krajewskiego był zawał serca. Mimo to niektórzy mieszkańcy miasteczka dali odczuć inżynierowi, że nadal uważają go za podejrzanego. Naczelny? Aha, to pan. Nie, naczelnego dziś nie ma. Ale jest dyrektor Jaworowicz. Mogę wejść? No oczywiście, proszę bardzo. Dzień dobry. No, jest pan wreszcie. Kiedy pan wyszedł? Wczoraj. Proszę, niech pan siadł. Dziękuję. Kawy, herbaty? Nie, dziękuję bardzo. Głupia historia, co? Powiedzieli panu chociaż? Z jakiego powodu pana zamknięto? Niedokładnie i nie wszystko. W każdym razie były to ludzkie języki, plotkarstwo, zwykłe świństwo. Komu się pan tak naraził? I jak? Nie mam pojęcia. To bagienko, w którym nie warto grzebać. No myślę, że dla pana najlepiej będzie wziąć się solidnie do roboty. Przez tę całą historię powstały poważne opóźnienia. Tak, tylko mam pewien kłopot. Gospodyni tego pokoju, w którym mieszkam, wymówiła mi od pierwszego. Chciałbym wiedzieć, czy do tego czasu ja będę mógł się wprowadzić do mieszkania, które mam obiecane. Miałem je dostać już w maju. Tak, widzi pan, sprawa się skomplikowała. W czasie pana nieobecności Rada Zakładowa przydzieliła to mieszkanie majstrowi. Wie pan, czwórka dzieci, trudne warunki itd., itd. Zatwierdziliśmy, bo nikt przecież nie wiedział, jak to z panem będzie. Tej decyzji się nie da już cofnąć. Ale przecież pan musi mieć jakiś zastępczy lokal na razie. No pomyślimy coś i załatwimy panu coś w tych dniach. No a teraz niech pan jedzie na budowę i podgoni robotę na swoim odcinku. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Thank you.
Cześć. Kto wydał polecenie się pana Wału? Wszelki duch pana Boga chwali. A skąd się tu wziąłeś? Wróciłem do roboty. Więc kto wydał to polecenie? Ja. Dlaczego? Przecież mieliśmy z tym poczekać. Zrobiłem nowy harmonogram. Jeszcze zdążyłem. Jaworowicz tak zadecydował. Po tej całej historii, kiedy cię zamknęli, powstały takie opóźnienia, że nie można było czekać. Rozumiem. Nie ma Barbary? Nie ma. A nie wie pani, czy jest może w domu? Chyba nie. Zaraz po pogrzebie wyjechała do rodziny. A może wie pani dokąd? Chyba do Krakowa. Zresztą nie wiem. Przepraszam, do widzenia. Słucham pana. Dzień dobry. Czy ja zostałem może Barbarę? Wasi nie ma. Wyjechała. A może mi pani powiedzieć dokąd? Przepraszam. A to pani jest inżynier Zawada? Tak, to ja. Czy może mi pani dać jej adres? Nie, niestety nie. Dlaczego? Przecież pani chyba wie, dokąd ona wyjechała. Wie pan, dziwię się panu. Po tym wszystkim ona musi mieć spokój. Nie zostawiła dla mnie jakiejś wiadomości? Owszem. Prosiła przekazać, gdyby pan tutaj przyszedł, że ona nie chce się z panem widzieć. Że pan jej nie szukał. To znaczy, że nie da mi pani tego adresu? Z panem trudno rozmawiać. Przepraszam. Dlaczego pan chce się zwolnić? Powiedzmy, że ze względów osobistych. Czy pan dyrektor wyrazi zgodę na to, żebym odszedł natychmiast? Kolego Zawada, czy myśmy się panu czymś narazili? Nie rozumiem. Nie rozumie pan? No ja chciałbym odejść z powodów osobistych. Wyrażam zgodę na pana prośbę. Dziękuję. Nie ma za co. Do widzenia. Do widzenia. Pokój jest już wolny. Proszę, tu jest klucz. Dziękuję i żegnam panią. Thank you.
Dzień dobry, słucham. Do korka poproszę. Nie wie pan, która może być godzina? Pierwsza. A co to za zegarek? Niemiecki, a co? A no widzi pan. Powiem panu, są ludzie życzliwi i grzeczni. A drudzy znowuż gówno wiedzą, a nosa zadzierają. Zdarza się. Ja na przykład, proszę pana, mógłbym zostać nawet dyrektorem. Ale nie chcę. Ja mam swoje zasady. Tak jest, proszę pana. Szefie, chwileczkę. 2,5 litra mieszanki i lejek. Odstąp pan teraz ode mnie. Ale mnie się spieszy. Odstąp pan teraz ode mnie. Zajęty jestem. Nie widzi pan, że mam klienta? Lejek chcę. Owszem, był lejek, ale turyści ukradli. Pożyczałem i ukradli. On znowu chce lejek. Widzi pan. Bo ja, to jestem ja. I jeszcze jedno panu powiem. Różnie w życiu bywa, ale każdy powinien wiedzieć, gdzie jest jego miejsce. O. Gdzie pan leci? Kawałek jeszcze. Do rodziny. Ile płacę? 170. Proszę. Dziękuję panu. Szerokiej drogi. Jesteś bez roboty. Pewnie będziesz chciał spłatę. No, jak tyle razy o tym mówiliśmy. Mówić można dużo. Raz człowiek mówi tak, drugi raz inaczej. Zależy, co mu do głowy przyjdzie. Wiesz, że według nowych przepisów nie musiałbyś mi nic dawać? Wiem. To co się martwisz? Ale matka przed śmiercią powiedziała, żebym ci dał. Możemy jutro pójść do notariusza i podpiszę, co trzeba. Że mnie spłaciłeś i że więcej grosza od ciebie nie chcę. Nie będziesz żałować? Nie. No, jak chcesz. Ja ci mogę coś dać, ale prosić, żebyś wziął, nie będę. Jasne. Snejku! Snejku! Nie wykąpię się z twój? Później! Powiem ci coś, Boguś. Patrzę ja tak na ciebie i myślę sobie, że ty nie jesteś za mądry. Dlaczego? Nie jesteś. 10 lat temu zrobiłeś inżyniera. Posad miałeś już tyle, a jak przyszło kupować samochód, to musiałem ci pożyczyć 15 tysięcy. A ja ci w terminie oddałem. Tak. Ale namęczyłeś się. Nie przychodziło ci łatwo. A jak się człowiek męczy, to musi wiedzieć po co. Dla majątku, dla ważności, bo ja wiem, no, żeby komuś na złość zrobić. A ty? Co ja? Nie mogę cię zrozumieć.
Bo chciało ci się męczyć i to teraz tego masz. Jeszcze nie umieram. Byłby już czas coś mieć. Pieniędzy nie chcesz. Chociaż mógłbym ci coś dać. Nie, no daj spokój. No jak chcesz. Ale nie jesteś ty mądry. Nie jesteś. No nic, musimy robić. To co, pomogę wam? Damy radę sami. Dzień dobry, panie profesorze. Jestem Bogdan Zawada. Zawada? Zawada. Chodź no tutaj. A w którym roku składałeś maturę? W 1960. No to jeszcze powinienem cię poznać od razu. Musiałeś się bardzo zmienić, jeśli cię nie poznałem od razu. No proszę, siadaj. Dziękuję. Siadaj. Siadaj, siadaj. Świetnie pan wygląda, panie profesorze. Jak zdrowie? Dziękuję, dziękuję. Nie narzekam. No a co u ciebie? Co robisz? Do czego doszedłeś w życiu? Jak sobie radzisz? No cóż, doszedłem do smutnego wniosku, że życie bywa często bardzo głupie. No ale żyję, pracuję, nie ożeniłem się jeszcze, dzieci nie mam. Wszystko przede mną. Tak. Ustalić rozsądne granice naszych pragnień jest rzeczą trudną, o ile w ogóle możliwą. Ale widzę, że ciągle nie jesteś pogodzony ze światem, ciągle szukasz swojego miejsca. Ale pamiętaj, zawsze i wszędzie na siebie tylko zdani. Szczęście własne tworzymy lub znajdujemy sami. Thank you.
Przykro mi, ale nie mam dla pana tatu. Wiem, byłem w kadrach, zanim przyszedłem do pana dyrektora. No więc? Proszę. Książeczka spawacza. Uprawnienie do obsługi koparki, kierownik budowy. Czym pan jeszcze mnie zadziwi, inżynierze? Mam jeszcze zawodowe prawo jazdy drugiej kategorii. Proszę. Domyślam się, że w żadnym z tych dodatkowych zawodów nie ma pan praktyki. Przeciwnie, spawaczem byłem przez pół roku, operatorem koparki 8 miesięcy, kierowcą... Dziecinnada. Niech mi pan powie, po co pan robi te eksperymenty? Po prostu, żeby w moim zawodzie nikt mnie nie nabierał, nie oszukiwał. Być może, że jest to metoda, ale ja w jej skuteczność nie wierzę. Rozumiem. Dziękuję, do widzenia. Inżynierze. Tak? Proszę przyjść do mnie pojutrze, o 11. Może panu coś zaproponuję. Ale dla porządku mogę panu pokazać w tej chwili 5 firm, gdzie przyjmą pana z otwartymi rękami. Tak, tylko ja chciałbym pracować tutaj. Dlaczego? Obejrzałem budowę. Taki port na otwartym morzu. To ciekawe. Podoba się panu? Tak. Dobrze. Niech pan wpadnie pojutrze, ale niczego nie obiecuję. Nudno, panie kolego, co? No, tak sobie. Może zagramy? Co? Pokerek. No dobra, ale mam tylko 3 godziny czasu. Nie szkodzi, proszę bardzo. Tak, no to więc... Piwko, napije się pan. A rundką czy śladem? Dziękuję. Wszystko jedno. A podwójce nie będzie za dużo? Nie będzie, nie, może być podwójce. Ja proponuję potrójnym przebiciem. Potrójne, tak. Może być potrójne. Dobra, proszę bardzo. Pieniądzory i grany. Zacznijmy od rundeczki. 2 złote. 2 i 4 w ciemno. Tak, a pan? W ciemno? No cóż, jestem. Jest dobra. Pan. No, ja sobie to pozwolę przebić. 10, tu było 4 i 12. Tak. To też w ciemno? No nie, to już widno. Widno. No dobrze, dałem. Dał pan. No to handluj. No dobra, ile? 2. A dla mnie 1. 1. A dla mnie 4. A dla mnie 4. No, proszę, pan zagrywa. Proszę, proszę, gramy. No to ja zagram za 10 zł. 10, a ja 10 i 50. Wysoko. Dobrze, nie? 50 i 50. Ja też jestem, sprawdzam. No, ja mam 2 parki. 2 parki? Dla mnie mało, ja mam 3. No, wygrał pan. No nieźle powiedzieć, co? No to nieźle. Ale ma fart, nie? Mówiłem, że panu dobrze pójdzie. No, proszę bardzo, czekamy. Gra pan. Beze mnie. Trudno. Rozdajesz, stary. No, rozdawaj, rozdawaj. Niestety, panowie, ja muszę już iść. Jak to? Czemu? No mówiłem, mam tylko 3 godziny czasu. A, no tak, ale... to może jutro zagramy, co? No może. Jutro, o tej samej porze, co? Wygrałem od panów jakieś 500 zł. Mam nadzieję, że nie sprawiło to panom specjalnej przykrości. Nie, skąd? Nie, skąd? Dziękuję panom. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Daj spokój, zawaliłeś całą sprawę. Przecież ci mówiłem, że masz grać ze mną, a nie przeciwko mnie. No dlaczego mnie przebijałeś? No przecież mówiłem, że jak ja mam 3, to ja przebijam. Ja przebijam, a nie ty. No tak, ale wcześniej inaczej zagrałeś. Co wcześniej? Kiedy wcześniej ja ci tak zagrałem? No wtedy, w tej czwartym. No jak miałem 2 pary, to jak miałem zagrać?
No on musiałem tak zagrać. Nie? Kupuję do fula, nie przychodzi. Dzień dobry pani, nazywam się Bogdan Zawada, jestem kolegą Pawła, pani brat. Tak, słucham. W niedzielę widziałem się z pani ojcem, z Pawłem i prosili, żebym to pani oddał. Proszę bardzo, niech pan wejdzie. Dziękuję. Dobry. Proszę. Czego się pan napije, kawy czy herbaty? Nie, dziękuję pani bardzo. A może wody sodowej? No, wody chętnie. Czy pani jest aktorką? Nie. Mąż jest aktorem. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Skąd pan zna Pawła? Chodziliśmy razem do jednej klasy, a pani ojciec uczył nas polskiego. Zresztą ja panią też trochę pamiętam. Przez jakiś czas wkuwaliśmy z Pawłem do matury w domu państwa. Już wiem. Wy maturzyści wydawaliście mi się wtedy tacy starzy, a ja wam pewnie zupełną smarkulą. Nie da się zaprzeczyć. Długo pan widział się z ojcem? Kilka minut zaledwie. Trochę dłużej rozmawialiśmy z Pawłem i z Wackiem Piątkowskim. Jak się czuje ojciec? No, wygląda dobrze. Po przejściu na emeryturę przechodził mały kryzys. Pan mieszka tu, w Gdańsku? Nie, ja dopiero przyjechałem. Próbuję zaangażować się do pracy przy budowie portu. Jest pan inżynierem? Od 10 lat. No dobrze, dziękuję pani bardzo. To ja panu dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Przemysłówka twierdzi, że to są roboty dodatkowe. Niech pan im powie, żeby dali nam to na piśmie. Dziś miała być komisja odbioru placu. No i co? No i właśnie nic. Chciałbym wiedzieć, czy mamy się rozejść? Na co pan czeka, inżynierze? Ma pan za dużo czasu? Bo ja nie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Pan się ze mną umówił, panie dyrektorze. A, to pan. Czego pan chce? Kazał mi pan przyjść o 11. Właśnie jest 11. Przepraszam, mam taki zły dzień. Proszę. Więc kim w końcu chce pan być? Spawaczem, operatorem? Bo stanowisko mojego kierowcy raczej by panu nie odpowiadało. Raczej nie. Niech mi pan powie, ale tak zupełnie szczerze. Dlaczego chce pan pracować właśnie tutaj? Powiem panu szczerze, panie dyrektorze. Po prostu pokochałem morze. No dobrze, przekonał mnie pan. Te papierki spawacza, operatora i kierowcy niech pan schowa na inną okazję. U nas będzie pan pracował w zakładzie prefabrykacji. Oto gdzieś mniej więcej. Tu. Praca względnie spokojna, płaca według siatki. Pani Zosiu, proszę mi połączyć z kadrami. No więc życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia panu. Pokochał morze. Cwaniak. Proszę. Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy mogę panią prosić o rękę? A rozmawiał pan już z moim tatusiem? Tak, właśnie zwolnił mnie na pół godziny i wyraził nadzieję, że tyle czasu wystarczy. No proszę, mój stary chce mnie koniecznie wydać za mąż. Musiałam mu już bardzo dopiec w domu. Niech pani to kontynuuje. A ojciec zaprosił już pana na niedzielę? Tak. Właśnie chciałbym wystąpić już jako oficjalny narzeczony, dlatego przyszedłem dzisiaj. W porządku. Róża kol. Może pan się uważać za narzeczony. Halo, słucham kadry. Nie ma. Ja zastępuję. Kolega Kowalczyk jest na urlopie we Wdzydzach. W Wdzydze? Bardzo proszę. Do widzenia. Ale znowu się pomyliłem. Bardzo? No niestety dość. W rubryce stan majątkowy wpisałem w Wdzydze. Proszę. Dziękuję. Moglibyśmy pojechać tam w podróż poślubną. Gdzie? No do Wdzyc. Zobaczymy. Ale teraz, skoro już jesteśmy narzeczeństwem, może pan iść. Ja mam interesanta i przeszkadzamy mu. To właśnie cenię w pani najbardziej. Że ma pani tyle serca dla ludzi. O, a ja już się cieszyłam, że pan najbardziej ceni mój biust. Tak, oczywiście. Tylko wydaje mi się, że prawdziwy mężczyzna nie powinien o takich sprawach mówić przed ślubem. Kwiatki sama pani wstawi do wody, czy ja mam? Nie, nie, sama wstawię. No to do niedzieli. A ślub będzie w katedrze oliwskiej. Organy będą huczeć, aniołowie ruszać trąbami. Będzie pani miała śliczną białą suknię z komisu, a mój szef, a pani tatuś popłacze się ze szczęścia. Proszę bardzo. Tak, to chyba byłoby wszystko. Jeszcze nie wszystko. Nie mam gdzie mieszkać. Czy do czasu, aż znajdę sobie jakieś lokum, będę mógł dostać pokój w hotelu robotniczym? Pokój? I pewnie jeszcze pojedynczy. No, jeśli byłoby to możliwe, będę pani stokrotnie zobowiązany. Powinien pan teraz wyciągnąć czekoladę i dyskretnie wsunąć ją do szuflady. To się praktykuje. Niestety miałem tylko jedną czekoladę i już ją wsunąłem do kieszeni dyrektora Wiśniewskiego. Szarga pan autorytety. Nadmiar uszanowania odbiera zdolność rozumowania. Mógłbym też powiedzieć, co w pani cenię najbardziej. Proszę. To jest skierowanie do hotelu robotniczego. Życzę powodzenia w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Bardzo pani łaskawa, pani kierowniczko. Chyba jednak skoczę po czekoladę, co? Nie znoszę czekolady. Do widzenia. Do widzenia pani, dziękuję. I proszę nie zapomnieć o wstawieniu kwiatów do wody. Narzeczony prosił. Temperatura maksymalna od 22 do 27 stopni. Wiatry słabe i umiarkowane, południowo-wschodnie. Przepraszam. Nie wiedziałem, że pan ogląda. Włączyć? Nie, nie, dziękuję.
Wie pan, kilka dni temu była u nas telewizja i powiedzieli, że dzisiaj będą pokazywać. Chłopaki przyszli zobaczyć siebie. No i co? Nic, bynajmniej niestety. Pan na długo tutaj? No chyba na długo. I tak w hotelu? No nie wiem właśnie, może wynajmę coś prywatnie. Drogo chcą. Wie pan, ja to już tak tu rok siedzę. Na prywatną kwaterę nie idę, szkoda pieniędzy, oszczędzam na meble. Słusznie. Tak jest, ja już mam pełny wkład na mieszkanie. Myślę, że jak skończymy bazę paliwową w lipcu albo w październiku, no to będą dawali klucze do mieszkań. Mhm. Bo tak jakoś głupio, wie pan. Żona osobno, z dzieciakiem, ja znowu z kolei tutaj. No nieraz w niedzielę to ja pojadę do żony, albo ona do mnie przyjeżdża. O, dzisiaj miała być, ale chłopak zachorował, no i nic z tego. To przykro. Ej, Badylasz, idziesz z nami? Nie, nie, zostaję. A pan w którym pokoju mieszka? A tutaj, pod piątką. Pod piątką? To pojedynka. A, pan inżynier. Bo my to mieszkamy we trzech, ciasno. Tak głupio, nieraz jak żona przyjedzie. A jak pan to załatwił? No wie pan, poczarowałem jedną babkę w kadrach. Uśmiech, czekolada i jakoś to załatwiła. O cholera. A może ja bym tak spróbował? Pan by mi powiedział, która to? Nazywa się Halina Sochacka, kogoś tam zastępuje w kadrach. Strasznie pazerna na czekoladę. No, chyba spróbuję. A to może my się poznamy, wie pan, bo ja to nie nazywam się Badylasz. To chłopaki dali mi takie pseudo, bo ja kończyłem technikum ogrodnicze, wie pan, kwiatki, rabatki, zieleń miejska, to sobie myślałem, chłop, takie zajęcie. Dlaczego sadzić kwiatki? Bardzo przyjemna robota. No fakt, ale tak trochę głupio. To Mańkowski jestem. Zawada. Bardzo im miło. Mnie też przyjemnie. A co pan teraz robi? A ja pracuję. Tutaj, na kafarze. Przy falochronie. Cześć. Cześć. Siemasz. Cześć. Na podryw idą. Tak. A pan może gra w szachy? Tak, trochę. Ja też tak trochę. No ale dziś pójdę trochę poczytać. No to na razie. Na razie. Do widzenia. Do widzenia panu. Chłopaki! Zaczekajcie! Przepraszam bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Bogdan Zawada, miałem się tu zgłosić. Sochacki, czekałem na pana. Pani Renko, gdzie jest inżynier Rudnik? Kolego Rudnik! Słucham? Pozwólcie do mnie. Już idę. Poznajcie się, panowie. Inżynier Rudnik, inżynier Zawada. A myśmy się już gdzieś poznali. Kolega Rudnik z dniem dzisiejszym obejmie stanowisko mojego zastępcy, które było dotychczas wakatem. Natomiast inżynier Zawada przejmie obowiązki kolegi Rudnika. Szczegóły niech panowie uzgodnią między sobą. Gratuluję. Dlaczego? No, to znaczy, dziękuję panu. To będzie pańskie biurko. Cholera. Była gdzieś sobie rubryczka z napisem zastępca kierownika wakat. Ty wziął długopis, skreślił słowo wakat i wypisał Zdzisław Rudnik. Cholera. No, mimo wszystko trzeba to jakoś oblać. Pani Renko, zrobi nam pani herbaty? Może woli pan kawę? No, przepraszam, poznajcie się państwo. Inżynier Zawada, mój następca. Pani Renka, nasz mózg elektronowy. Miło mi. Więc jak, kawa czy herbata? Kawa. Kawa. Jedno mnie tylko pociesza. Że nigdzie mnie stąd nie przenieśli i nadal będę mógł podkochiwać się w pani Renko.
Ma mnie pan za wariata. Nie, dlaczego? No bo tak mi się pan przygląda, jak był niebezpieczny dla otoczenia. A jest pan niebezpieczny dla otoczenia? Nie wiem. Zresztą zwykle i tak okazuje się to za późno. Dobry. Panie inżynierze, może by pan przyszedł zobaczyć tę linę. Coś nam się zdaje, że przy naciąganiu strzeli. Dobra. Ale od dziś z takimi sprawami zwracajcie się do inżyniera Zawady. On przejął moje obowiązki. Pójdzie pan ze mną? Oczywiście. Też. Skąd pan do nas przyszedł? Z budowy zapory wodnej na południu. Z jakiego stanowiska? No, z takiego, na jakie pan dzisiaj awansował. Cholera, no właśnie. Ale mógł pan sobie tutaj znaleźć ciekawszą robotę. Falowanie, falochrony, refulacja. A tak trafił pan niemal do fabryki. Niech pan powie, o co właściwie chodzi, co tu się gra. Nie rozumiem. No bo robi pan z siebie męczennika, dlatego że dostał pan awans. Chyba pan się zgrywa. Nie, panie. Bo ja się na kierownicze stanowisko nie nadaję. I wszyscy o tym dobrze wiedzą. Poza tym powiem panu w sekrecie, ja wcale tych kierowniczych stanowisk i całej tej odpowiedzialności nie pragnę. A zresztą to też nie jest żaden sekret, bo kierownica dobrze o tym wie. Cholera, ktoś podłożył mi świnie. A wszystko dlatego, że pan tutaj przyszedł. No wie pan, mam nadzieję, że jakoś mi pan to wybaczy i nie będzie pan się na mnie mścił, jako na podładnym. A wie pan, że nasz port będzie prawie tak duży jak port północny? A terminy się nie zmieniły. Słyszałem, że dyrektor Wisiecki nie chce się podjąć takiego ryzyka. No wie pan, w końcu ryzyko jest zawsze. No tak, ale Wisiecki chce budować normalnie, bez szturmowszczyzny i partyzantki. A poza tym budowa idzie szybciej niż przychodzą projekty i wyniki badań. No więc jak? Idziemy uzgodnić szczegóły? Jakie tam szczegóły? Zrobimy raport, podpiszemy go obaj, a potem jak pan chce, możemy się ucałować. Tak, ten punkt programu wyczerpaliśmy. Kto z panów następny, proszę. Są zaległości na przenośnikach P5 i P6. Gotowa konstrukcja leży na placu, ale brak frontu robót. W październiku grozi nam niewykonanie planu na około 2,5 miliona złotych. 2,5 miliona złotych zagrożone. Czy istnieje możliwość przyspieszenia robót przewidzianych planem na później? Nie ma frontu. Na przenośnikach można by już montować niektóre elementy, urządzenia, ale ich nie ma. Rozumiem. Inżynier Sochacki. Czy myśmy przypadkiem o czymś nie zapomnieli? To już jest nasza czwarta operatywka, na której ciągle mówimy tylko o detalach. Wszędzie się słyszy o 3-miesięcznym skróceniu terminu, tylko nie na tej sali. Bębni o tym prasa, radio, telewizja, a my jakbyśmy nie przyjmowali tego do wiadomości. W ogóle się na ten temat nic nie mówi i nie zastanawiamy się nad tym, jak to zrobić. Ja chciałbym wiedzieć, dlaczego. Inżynier Sochacki ma dobrą sytuację, bo żelaza zbrojeniowego i zaprawy jeszcze u nas na szczęście nie brakuje. Łatwo mu mówić, że nasze kłopoty to detale. Chwileczkę. Rozumiem wszyscy, że wypowiedź inżyniera Sochackiego skierowana jest pod moim adresem, a ja obrońców nie potrzebuję. Dla nas jako generalnego wykonawcy, dla wszystkich przedsiębiorstw kooperujących, ta inwestycja to tylko część naszego przerobu. Możemy skrócić o 3 miesiące, nawet o 6, ale co będzie z innymi obiektami? Nie chciałbym sprawy upraszczać, ale zapytam tylko inżyniera Sochackiego, czy zna przysłowie o za krótkiej kołdrze? Znam. Ale to nie zmienia sytuacji. I proszę, aby mój głos znalazł się w protokole. Oczywiście, proszę. Hej. Hej. Przepraszam, myślałem, że to Rudnik. No, ja też właśnie myślałem, że to pomyłka. A co pan tu robi? Pracuję, jak sądzę. O, prawda, zapomniałam. A pani szuka narzeczonego. O nie, tym razem pan się pomylił. Dzień dobry, pani Irko, jest ojciec? Dzień dobry. Nie, no, ale gdzieś na placu. Dziękuję. Hej. To była córka szefa? Mhm. Halina Sochacka. Pani Irenko, czy jest tu gdzieś w okolicy jakaś dziewczyna, która nie jest narzeczoną Rudnika? Dlaczego pan tak mówi? Po prostu. Próbuję zrozumieć tutejsze układy. Wie pan, to pańskie wystąpienie nie zrobi chyba dobrego wrażenia. Dlaczego? Szczerze? Oczywiście, że szczerze. Wydaje mi się, że naród przestał wierzyć w te tak zwane inicjatywy oddolne. I teraz się zaczną domysły, kto mnie napuścił i po co? No właśnie. Niech pan sobie wyobrazi, że ja należę jeszcze do tej części narodu, która wierzy w tak zwane inicjatywy oddolne. A swoją drogą, nie uważa pan, że oni mieli rację?
Przecież my mamy o wiele mniej problemów. No właśnie. Ale czy to... Czy z tego wynika, że nie powinienem zabierać głosu na naradzie? Wie pan co, panie kierowniku? Mam dyplom, stanowisko, miesięczną pensję, premię i dodatki. A wie pan, co bym chciał mieć jeszcze poza tym? Co? Święty spokój. A co pan właściwie takiego przeżył, że pan chce mieć święty spokój? A czy my ciągle musimy przeżywać jakieś okropne rzeczy? Byłem w kadrach w sprawie tej pojedynki. Kupiłem czekoladę, tak jak pan kazał. No i co? No i nic. Ona mnie zapytała, kto mnie tak doradził. No to ja powiedziałem, że to pan. Ona powiedziała, że jak pana spotka, to pan zobaczy. Zdrowie. Zdrowie. No bo co ja mogę chcieć, panie inżynierze? Mieć dom, dobrze zarabiać, żeby się z rodziną układało, trochę się zabawić. Czy to jest dużo, co ja chcę?